Maturzysta Paweł Borowiec pożyczył od swojego przyjaciela 1000 złotych i nie ma z czego oddać. Z kolei Patryk bardzo potrzebuje tych pieniędzy, dlatego wynajął chuliganów, by odzyskali jego dług. Mężczyźni nastraszyli Pawła. Chłopak jest wściekły i nie rozumie, jak przyjaciel mógł nasłać na niego bandytów. Ale o co ci chodzi? Nasłać na mnie jakichś dwóch dresiarzy? Ja tylko chcę odzyskać swój hajs. Słuchaj, oni są niepoważni, grozili mi, chcieli mnie pobić, rozumiesz? Stary, nie panikuj, oddasz kasę i będzie wszystko okej. Okay. Tak tylko ciekawe, skąd ja ci ją wezmę? Nie wiem, sprzedaj, może sprzedaj bransoletkę, tak, będziesz odesłać. Nie, sorry, nie odesłać. Słuchaj, jak ich zatrudniłeś, to możesz też ich zwolnić, rozumiesz? Oni chcą 20%, czyli 200, a ja nie chcę z nimi zadzierać. Jakby się coś stanie, to jest tylko i wyłącznie twoja wina, rozumiesz? Proszę cię, jesteś śmieszny. Ty jesteś śmieszny, rozumiesz? Ej, co się tutaj dzieje? Powaliło was? Uspokójcie się! Twojego chłopaka powaliło. Paweł, co się tutaj dzieje? Nic. Jak to nic? To nie jest twoja sprawa, męskie, okej? Okay? Aha. Możemy już iść, możesz to zostawić. Okej. Okay. Nie rozumiem, jak Patryk mógł się posunąć tak daleko. Nasłał na mnie dresiarzy, jeszcze każe mi sprzedać bransoletkę Gabrysi. On jest jakiś powalony, nigdy tego nie zrobię. Ale z drugiej strony muszę jak najszybciej skować te pieniądze, przecież oni mnie zabiją.